Powiem ci, że Agnieszka Więducha jest wyjątkową osobą no w moim życiu. No pewnie. Spaliśmy dzisiaj razem w hotelu w Krakowie. Co ty gadasz? Dlatego jesteś taki trochę pokąsany. A czy w różnych pokojach? No nie, no to ja ze swoją żoną w 525, a Agnieszka Więducha w 524. Sama spałaś? Sama. I co, żona zasnęła, Maciek? Agnieszka, ale śpi. Czekaj, bo zacząłem ten model. Bo chciałem powiedzieć, że aha. Ja sobie wymyśliłem, a czasami tak wymyślam, że takie różne takie rzeczy. No, no, no. I jak żeśmy kręcili pierwszy film, to jak tak stwierdziłem, że tak, że zasadą działania tej pary, tej dwójki jest takie bez przerwy, wiesz, wkurzenie na siebie. I że ja to spróbuję osiągnąć metodą Stanisławskiego. Okay. I że po prostu ją będę tak wkurzał cały czas, że ona w końcu eksploduje albo się we mnie zakocha. No więc nie miała ze mną łatwo i eksplodowała. Powiedziała, że Planety 4 nie nakręci, chyba że mnie będzie grał... Karolak. Tak. O. No może no Zelnik. No. Misiek Koterski. O, Misiek Koterski. Albo ją Julia Wieniawa. Się zaczyna, no. Ja miałam tak naprawdę przez całe 6 miesięcy, to nie było łatwe. Ale jest naprawdę tak świetną... Ale piękną wrażenie, że kobietą. Nie niestety ma jedną wadę, ma na nazwisko Więdłocha, ale za to w filmie ma Kwiatkowska, to jest pewne ale takie antidotum. Ale Więdłocha, że no co? Nie z Kwiatkowską. Chociaż słowo Więdłocha rzeczywiście. Kręciliśmy trójkę w taki i przejeżdżaliśmy przez miejscowość, która się nazywała Zgniłocha. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest największe nieszczęście, jakie może być.